Udowodnili, że ciało ludzkie do 10 godzin pachnie dla psów ratowniczych jeszcze jako żywe. Jeli to grube, długo umiera, wychodzą zapachy, wychodzą molekuły z różnych tam otworów u człowieka. No i to tym się właśnie pies kieruje. Nasze psy właśnie nie potrzebują materiału zapachowego, tak jak psy tropiące. One w wyznaczonym sektorze znajdą każdą żywą osobę. Młodszy instruktor przewodników psów ratowniczych Jerzy Herma. Za chwilę odbędzie się trening lokalizacji osoby tonącej pod wodą przy pomocy psów ratowniczych na Jeziorze Mucharskim. Niestety, ale to minuty się liczą, więc te 4 sukcesy kynologiczne, które gdzieś tam mieliśmy, to chociaż pozwoliły na to, żeby pochować te ciała. Natomiast jest taki brygadier francuski, on jest po 40 akcjach i na tych 40 akcjach zakończonych sukcesem kynologicznym, czyli odnalezieniem dla psa jeszcze żywego topielca pod wodą. Więc oni w to też nie wierzyli. No a co akcja gdzieś tam na akwenie, wiadomo, że to już była akcja humanitarna, bądź jeszcze do tych 2 godzin ratownicza, to oni przy pomocy psów lokalizowali to ciało pod wodą. Więc no, jest to fajny trening dla psa, dodatkowo gdzieś tam dla przewodnika. No i tak trochę łączymy te wszystkie rzeczy pod kątem kynologii ratowniczej. To my tak wyglądamy trochę jak ta świeca. Ekspozycja tych molekuł zapachowych z tej wody wychodzi. W zależności jak jest mocny wiatr, to jest mały stożek zapachowy. Jest delikatny wiatr, to się rozchodzi. Nie ma wiatru, to tu by się zrobiła chmura zapachowa. I we wodzie się taka sama bajka dzieje, w zależności jakie są prądy, nie? Tak, no wszystko co jest we wodzie, wszystko co jest na gruzach, wszystko co jest w lesie, to zmienia trajektorię, nam się wydaje, że wieje w plecy, a tu będzie z powrotem zawijać. No i tak wygląda człowiek z tymi molekułami zapachowymi, nawet płetwonurek. SKKP 998, tu KDR odbiór. Zgłaszaj się wodowiciele KDR-a. Mamy osobę poszkodowaną pod wodą na Jeziorze Mucharskim. Proszę o psy ratownicze, odbiór. Zaraczeniem wysłałem psy ratowniczne, udział tylko. Płetwonurek miał ze sobą nagrodę dla psa, miał zabawkę, był na kablolinie. My żeśmy wchodzili na łódź policyjną na dziób z psem i pies płynął na dziobie. Patrzymy jak nam nawiewa. Jak pies jest na dziobie, to zaczyna szczekać. Jak już jest w fazie, że te molekuły zapachowe ma w nohalu, to zaczyna szczekać, po czym wyskakuje z łodzi. Jeśli mamy tutaj miejsce, gdzie wydobywają się te molekuły zapachowe, to albo pies opływa to wokoło, albo jeśli na przykład jest wiatr, to potrafi trawersować to.